Było to dla mnie niespodziewane, że już oni poszli do pracy, a ja mi zaproponowała przejażdżkę. Na pewno taka chwila dla dwojga, jeżeli chce się porozmawiać na osobności, jest bardzo ważna i no w sumie przez te dni, odkąd przyjechałem, no to chciałem, by to nastąpiło. Jak ci się w ogóle u mnie podoba? Bardzo, bo tak nie mieliśmy okazji właśnie się... To są moje, że tak powiem, klimaty. Ale ogólnie cały czas mieszkasz na wsi, tak? Tak, tak, od urodzenia. To tym bardziej, wiesz, nie rozumiem właśnie takiego twojego wycofania, chociażby w zaangażowaniu w pracach takich gospodarskich. Powinieneś właśnie tak do wszystkiego być taki raczej pierwszy przed chłopakami, bo to oni są z miasta. Ja myślę, że Łukasz to jest taka trochę cicha woda, wiesz, on teraz pokaże, jak pojechał teraz na tą wycieczkę, to ja go trochę poznałem. I to jeżeli ktoś się widzi, że ktoś ma przewagę, no to może... Ale wiesz, no wszyscy startowaliście z tej samej pozycji, no, tak? Więc nie to nie możesz tylko tak powiedzieć, że ktoś ma przewagę. Dlatego widzisz, no takie trochę twoje wycofanie, no nie wiem, czy jest akurat w tym momencie na twoją korzyść, tak? Ja ci powiem, Mariusz, że ja z mojego doświadczenia w życiu i z obserwacji moich życiowych muszę stwierdzić, że młodszy facet się nie dogada ze starszą babką. On powinien sobie znaleźć dziewczynę, która będzie miała 26 lat. Ja szukam po prostu faceta, na którym będę ja się mogła wesprzeć. Utarło się tak, że w związku to jednak kobieta potrzebuje tego silnego ramienia. I ja go u ciebie nie znalazłam niestety, także na tym dniu twój udział w programie się kończy.